Witam serdecznie, 19 sierpnia. Piotr z tej strony się kłania. Witam czytelników, widzów, słuchaczy Forex Klubu. Euro-dolar dzisiaj z trochę innej perspektywy, przez pryzmat spreadu pomiędzy tym, co się dzieje na rentownościach niemieckich 10-latków i amerykańskich 10-latków. Po części będzie to kwestia, też będzie wytłumaczona w miarę stabilnego tego etka z ukierunkowaniem na dolara, bo był moment, że z perspektywy rynkowej z prawej, z lewej strony słyszało się, o już w tej chwili ten dolar będzie znacznie, znacznie słabszy. Próbowaliśmy sobie patrzeć również z perspektywy indeksu dolarowego, gdzie EDEK jest najcięższym składnikiem. I tutaj sytuacja na wykresie tygodniowym, jeśli chodzi o spread między 10-latkami niemieckimi i amerykańskimi, jest trochę według mnie jeszcze przestrzeni do tego, żebyśmy zobaczyli niższe ceny. Przede wszystkim kwestia Niemiec. Najpierw Wall Street Journal, jeśli pamiętacie, o tym mówiliśmy sobie, i Financial Times na temat tego, że paczka, jeśli chodzi o najbliższe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego i spodziewana paczka stymulacyjna przewyższy oczekiwania rynkowe, tak? No to było pierwsze takie uderzenie. Drugie uderzenie, które spowodowało najpierw umocnienie de facto euro-dolara, po czym wszystko wróciło do normy, to była informacja o tym, że w przypadku pogorszenia się sytuacji w Niemczech, no to tam złagodzi się restrykcje dotyczące budżetu, no i też Niemcy będą stymulować, tak? No i generalnie rzecz biorąc, uderzyliśmy w zeszłym tygodniu w piątek prawie minus pół. Z perspektywy wykresu dziennego, jeśli ktoś sobie spojrzy na ten spread i spojrzy sobie na euro-dolara, to tam była tylko jedna anomalia, bodajże, jeśli dobrze pamiętam, chyba tydzień temu, kiedy tu mieliśmy dalej spadek, a na euro-dolarze mieliśmy dość mocny wzrost. W każdym razie być może zamiast obserwowania 10-latków amerykańskich tylko i wyłącznie, bo często o tym wspominaliśmy sobie, że warto mieć gdzieś tam w tle kwestie związane z rentownościami. Bardzo mocno generalnie na rynku rentowności, jeśli można tak powiedzieć, to żeśmy się wysypali. Natomiast tutaj patrząc przez pryzmat i porównanie, jak to wyglądało na niemieckich 10-latkach i amerykańskich 10-latkach, jakiś ten obraz mamy. Od piątku trwa, można powiedzieć, realizacja zysków. I teraz kwestia jest tego typu, że należałoby się zastanowić, w którym momencie ewentualnie rynek będzie próbował kontynuować, tak? Bo powiedzmy, że to jest reakcja na Europejski Bank Centralny i kwestie komentarza z Niemiec. I miejsca na uderzenie do spodu jeszcze trochę jest, tak? Czyli generalnie, gdyby nam się pogorszyła sytuacja ogólnie na świecie, to pewnie i plus dane z Europy nie będą ani odrobiny lepsze, to prawdopodobnie jeszcze przed posiedzeniem Europejskiego Banku Centralnego te poziomy byśmy testowali. Ewentualnie, jeśli nie dojedziemy do tych poziomów, to być może by kwestia rozpatrywania etka z perspektywy, jedna rzecz to jest kupuj plotki, sprzedawaj fakty, tak? Czyli najpierw bardzo mocno jedziemy na etku spód, bardzo podobnie tutaj na tym spreadzie, a później, kiedy rynek już dostaje to, na co oczekiwał, no to oczywiście wtedy jest dość mocna realizacja zysków. Albo rynek teraz jeszcze będzie podjeżdżał, będzie próbował zniwelować i moglibyśmy próbować wrócić do minus 0,3, minus 0,15, czyli albo mniej więcej do tego przedziału tutaj, do tej strefy przed Europejskim Bankiem Centralnym i ewentualnie w momencie potwierdzenia przez Europejski Bank Centralny to, co Dragiemu się udawało ostatnio, czyli kwestia osłabienia euro-dolara, byłaby w tym wypadku kontynuowana. No to wiemy, jak wyglądamy na spreadzie, to przejdźmy teraz właśnie na szybko do euro-dolara naszego. Ups. I zobaczmy etka z perspektywy, Jezus,
z perspektywy ostatnich wydarzeń, zwłaszcza wydarzeń piątkowych. I nie będzie żadnym odkrywaniem Ameryki to, co widzieliśmy przed chwilą na spreadzie, realizacja w piątek. No i w piątek mieliśmy też kwestię na etku próby podniesienia rynku dolnym cieniem z perspektywy tego, że dokończyliśmy biznes. Pamiętacie? Rozmawialiśmy. Dokończyliśmy biznes związany z dolnym swingiem na etku i zaczęło się nam tutaj robić ciekawie. W związku z czym jest szansa na podbicie na etku i widzieliśmy przed chwilą z perspektywy wykresu spreadu, a tam też rynek próbuje osiągnąć wyższe poziomy. Problemem na ten moment w dniu dzisiejszym jest kwestia podstawy z 5 sierpnia. To jest ta świeca, o której mówiłem, że to jest ta anomalia, gdzie na spreadzie mieliśmy wykres do spodu, a euro-dolar zyskiwał na wartości. Natomiast z perspektywy euro-dolara, z perspektywy wykresu dziennego dotarliśmy i wykonaliśmy, domknęliśmy biznes na spodzie. Być może, że rynek będzie próbował budować teraz dolny swing. Kwestia istotna to wyjście i pobudzenie tego popytu, który pojawił się 5 sierpnia. Czyli tak naprawdę wyjście i domknięcie powyżej 11,5, 11,20, okay, mogłoby spowodować i pobudzić popyt i moglibyśmy ponownie testować górne ograniczenie w okolicach 12,20. Oczywiście nie są to żadne fajerwerki rynkowe póki co, bo mówimy tutaj o przebiegu w okolicach 150 pipsów, no ale wiedząc z perspektywy wykresu dziennego, w którym miejscu jesteśmy, i co nam się tutaj szykuje, no znacznie łatwiej, znaczy co może się szykować, znacznie łatwiej dopasować swoją intradayową strategię i w tym wypadku próbując tutaj uporządkować cały ten wykres na etku z perspektywy kupujących i sprzedających, ja myślę, że jeśli będziemy trzymali ten dół tutaj w postaci 10,60, 10,20, ok, ten dolny swing, tu próba dokończenia biznesu, być może jeszcze jedno jakieś nadbicie, to założyłbym, dopóki te doły będą utrzymane, że rynek będzie chciał ewentualnie utrzymać się w ruchu bocznym. W związku z czym wszystko między piątkowymi minimami i minimami z 1 sierpnia, tak, mówimy tutaj również o kwestii wykresu miesięcznego, że testujemy otwarcie miesiąca. To może być kwestia dolnego ograniczenia w postaci ewentualnej konsolidacji. Co byłoby wtedy celem? No oczywiście wyjście powyżej 11,5, 11,20 otworzyłoby drogę do tych maksów 50% tej zmienności. W tym wypadku mówimy o okolicach zbliżonych do 11,60, a wyjście powyżej otworzyłoby drogę do górnego ograniczenia tej konsolidacji, czyli w kierunku poziomów 1,12, 1,12,25. Jeśli pamiętacie, 12,25,50 rozmawialiśmy jako dość poważna podaż. I oczywiście próba ataku z górnego ograniczenia w ramach ruchu bocznego byłaby ewentualnie rozwiązaniem. No nie wygląda na razie na to, żebyśmy próbowali wybijać którąś ze stron. Oczywiście w przypadku, bo bliżej nam jest do wybicia w dół, w przypadku połamania poziomów związanych z tym dolnym swingiem, a zwłaszcza zamknięcia z wyższego horyzontu czasowego pod 1,10, no z automatu ten dystans, który zrobiliśmy, te dwie figury, pokazywałby nam cel potencjalny, w tym wypadku zejście poniżej 1,10 otwiera drogę w kierunku 1,8. Tyle ode mnie na dzisiaj. Bardzo spokojnie na rynku. Wszystkiego dobrego. Nie dajcie się złapać w pułapkę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.